Szanowni Państwo, w imieniu pana prezesa doktora Karola Nawrockiego Instytutu Pamięci Narodowej witam Państwa serdecznie na wernisażu pani Barbary Kaczmarowskiej-Hamilton London żywe emigracyjne portrety. I w związku z tym, że ladies first, jako pierwszą witam oczywiście naszą bohaterkę, autorkę prac plastycznych, panią Barbarę Kaczmarowską-Hamilton. Dzień dobry. Witam szefa służby zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana ministra doktora habilitowanego Rakadego Rzegockiego. Witam pana dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, doktora habilitowanego Filipa Musiała. Witam pana Stefana Kukowskiego, wielkiego mistrza Konfederacji Orderu Świętego Stanisława. I pozwalam sobie w imieniu Biura Przystanków Historii powitać pana Tomasza Morawskiego, naczelnika i wielkiego ojca opiekuna tego Centralnego Przystanku Historii. Panią Barbarę już przedstawiłem. Mamy jeszcze dwóch panów, którzy będą dzisiaj prowadzić dyskusję z panią Barbarą. Pana doktora habilitowanego Macieja Zakrzewskiego. Oraz pana doktora Pawła Liberę. Wystawa, którą będziecie mogli Państwo oglądać, będzie tutaj od 12 lipca do 16 sierpnia. Portrety autorstwa pani Barbary przybliżają mniej lub bardziej znane postacie walczące o prawdę i niepodległość Polski. Są to niezłomni polscy emigranci, bohaterowie, którzy pozostali na Zachodzie, ale nigdy nie pogodzili się z tym, co stało się w Polsce po 1945 roku. Wystawa, którą dziś otwieramy, wpisuje się w projekt realizowany w Instytucie Pamięci Narodowej pod tytułem Odyseja Wolności, Szlaki Nadziei, pokazujący wkład Polaków w zwycięstwo nad totalitaryzmami. Dzięki tej wystawie, którą dziś będziemy mogli oglądać, i innym podobnym projektom, pamięć o tych bohaterach będzie zachowana w naszej pamięci na zawsze. A warto popatrzeć na tą wystawę, bo obrazy przedstawiają osoby takie jak Nowakowski, Zachorska, Mackiewicz, Hemar. Same te nazwiska, już bez imion, pokazują, kim byli, jak wielki wnieśli wkład w to, żeby przenieść Rzeczpospolitą, wolną Rzeczpospolitą, której dzisiaj mamy zaszczyt mieszkać. Sam tytuł wystawy nawiązuje do legendarnej serii wydawniczej Polskich Pisarzy na Wychodźstwie, poświęconej klasykom literatury. Wyspiański żywy, Norwid żywy, Mickiewicz, Konrad, Sienkiewicz, Krasiński. Proszę Państwa, pani Kaczmarska Hamilton jest z Pomorza, urodziła się w Sopocie, ukończyła słynną Gdańską Akademię Sztuk Pięknych oraz Accademia di Belle Arti w Wenecji, czyli już to połączenie i Pomorza, i Włoch świadczy o tym, dlaczego maluje pastelami i dlaczego wybiera takie kolory, jakie wybiera. Ponieważ zarówno morze nad Bałtykiem jest przepiękne, ale jeszcze przepiękniejsze czasami jest lazur morza, które opływają Półwysep Apeniński. Z tego wielkiego talentu zrodziła się oczywiście wielka kariera i wielka praca jako portrecistki najsłynniejszych ludzi. Sportretowała członków m.in. rodziny królewskiej brytyjskiej. Pozowali jej królowa matka, księżniczka Anna, księżniczka Kentu Aleksandra, książę Kentu Edward, książę Kentu Michał, a także premierzy. Znana nam wszystkim żelazna Lady Margaret Thatcher, Boris Johnson, Alberto Moravia, Margot i Jack Hemingway. Ale miała zaszczyt również portretować Jana Pawła II, Ojca Świętego. Namalowała ostatni portret królowej Elżbiety II. Mieszka od lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii, czyli właściwie w centrum świata. Ale właściwie pozostała polską artystką, bo kiedy popatrzyłem dzisiaj na portret między innymi Hemara, który jest moim mistrzem niedoścignionym, Polakiem ochotniczym, jak to sam pisał, to myślę, że wielka rzecz się dzisiaj wydarzyła, że te portrety i obrazy zawędrowały tutaj i że mamy możliwość z nimi obcować i to nie tylko bezpośrednio z obrazem, ale również z autorką tych obrazów, bo największym zwycięstwem dla mnie, jak patrzę na jakikolwiek obraz, są emocje. Jeżeli w obrazie ukryta jest emocja i ta emocja zostaje wyrażona przez emocję oglądającego, to chyba jest największy
największa radość dla malarza czy malarki, prawda? I ja tych emocji doznałem, bo zobaczyłem w tych obrazach tych ludzi, których pamiętam z lat 80. i 90. z Londynu, tych starszych panów dystyngowanych, kiedy miałem zaszczyt jeździć do koła pułkowego 14. Pułku Łanów Jazłowieckich w Londynie. Proszę Państwa, ale zanim zacznie się dyskusja, mamy niespodziankę. Otóż pozwolę sobie wziąć tutaj karteczkę, bo sobie przygotowałem, żeby się nie pomylić. W imieniu Konfederacji Orderu Świętego Stanisława, wielki mistrz Konfederacji, pan Stefan Kukowski wręczy pani Order Świętego Stanisława. Zapraszam pana serdecznie. Dobrze powiedziałem? Czy medal? Dobrze. Wyprostuję. Dobrze. Zapraszamy tutaj. A można tu? Oczywiście. Aż tak wysoko nie chciałbym sięgać. Może dwa zdania wstępu. Order Świętego Stanisława został założony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pół roku już po objęciu przez niego władzy królewskiej. Zawołaniem Orderu Świętego Stanisława jest pramiando in citat, nagradzając, zachęcać. Chodzi o to, żeby kawalerowie Orderu Świętego Stanisława zauważyli tych wszystkich, którzy działają na rzecz patriotyzmu, na rzecz katolicyzmu, na rzecz wspólnoty i całego dobra dla ludzi. Chciałbym powiedzieć, że z panią Barbarą Hamilton mamy trochę wspólnego. Mianowicie w roku Jana Pawła II była wielka wystawa, która obiegła w wersji multimedialnej, bo okres pandemii nas zaskoczył, cały świat, odsłon było kilkaset tysięcy i między innymi wówczas pani Barbara wystawiała tam swoje prace. Tutaj chciałbym dodać trochę prywaty. Jako malujący również jestem pełen podziwu do przyjęcia przez nią tak bardzo trudnej techniki. To naprawdę jest rzeczą bardzo trudną, żeby malować w ten sposób. A że się wyspecjalizowała i zastosowała swój geniusz do portretów, tym większa chwała dla niej. Tyle, jeżeli chodzi o artystę, ale ja chciałbym powiedzieć o niej jako o Polce przez duże P. Medal, który chcę wręczyć, nie jest to medalem Orderu Świętego Stanisława, a jest to medal przyznany przez kapitułę, która jest w Orderze Świętego Stanisława. Zawołaniem, tak jak mówiłem, pramiando in citat, nagradzając, zachęcać, zachęcamy tych wszystkich, którzy na to zasłużyli. Medal, który za chwilę wręczę pani Barbarze, to medal Polonia Semper Fidelis. Polska zawsze wierna, ale chciałbym rozszerzyć to tłumaczenie. W tym wypadku Polka zawsze wierna. Chwała pani Barbarze, że będąc tyle lat na obczyźnie, po pierwsze nie zatraciła ojczystej mowy, zawsze pamiętała o swoich korzeniach, zawsze będąca w kręgach elity angielskiej, londyńskiej, nigdy nie zapomniała, że jest Polką. I to szczególnie chciałbym podkreślić, nie jej działania artystyczne tym razem. O tym już mówiłem poprzednio i na poprzednich naszych wspólnych wystawach, które miałem okazję organizować. Chciałbym podkreślić jej wielki patriotyzm i wiele lat właśnie działania na rzecz Polski. Chwała ci, Basiu. Zapraszamy serdecznie. Za działania patriotyczne i obronę dobrego imienia Polski oraz za kultywowanie polskości w kraju i za granicą poprzez różnego rodzaju działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Chwała ci.
No cóż, swoje zadanie spełniłem. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi drobne potknięcie. Bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji. Zapraszam panów doktorów i panią do tego, aby poprowadzić dalszą część spotkania i porozmawiać o tym, dlaczego, jak i po co malarze malują tak piękne obrazy i co chcą przez nich powiedzieć i co nam przekazać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, bardzo często się zdarza, że mówiąc o historii Polski, o historii polskiej kultury, zapominamy albo nie zwracamy wystarczającej uwagi na to, że po 1945 roku ta polska kultura rozwijała się tak naprawdę w dwóch różnych, zupełnie niezależnych prądach. Pierwszy z nich to było to, co się działo tutaj, nad Wisłą, pod okupacją, bo tak trzeba to określić, komunistyczną. A drugie, druga część polskiej kultury, polskiej historii, to jest ta, która działa się na emigracji. Ta prawdziwie niezależna, niepodległa, ale również z wielką trudnością, z dużymi utrudnieniami i z bardzo dużym poświęceniem. Tak się składa, że bardzo często nasza wiedza na temat tego, co działo się na emigracji po 1945 roku, jest zbyt mała. Wydaje mi się, że wystawa, którą będziemy mieli przyjemność za chwileczkę, zaraz po naszej dyskusji, zobaczyć, zapoznać się z tymi wspaniałymi portretami, jest doskonałym sposobem nie tylko, żeby zapoznać się z dziedzictwem drugiej wielkiej emigracji, bo przecież tak się mówi o polskiej emigracji po II wojnie światowej, ale też będzie to dla nas swego rodzaju probierzem naszej wiedzy. Z tego względu, że portrety, które przygotowała pani Barbara Kaszmarowska-Hamilton, są portretami osób najbardziej rozpoznawalnych w Londynie. Te osoby należały do tak naprawdę, można powiedzieć, panteonu polskich twórców, pisarzy Polski niepodległej. Zobaczmy, które z tych postaci dla nas są znane, o których słyszymy po raz pierwszy, a o których nie wiemy nic. I będzie to tak naprawdę doskonałym probierzem naszej wiedzy i tego, czego jeszcze możemy się dowiedzieć na ten temat. Proszę Państwa, pomysł na stworzenie tej niezwykłej serii portretów narodził się we współpracy pani Kaszmarowskiej-Hamilton z doktorem Pawłem Chojnackim, pracownikiem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który niestety dziś nie mógł być z nami, nie miał takiej możliwości. Natomiast jego udział w tym całym projekcie, w tworzeniu i przygotowaniu jak gdyby zestawu takich postaci był bardzo duży i myślę, że chyba będziemy mogli od tego zacząć. I bardzo bym panią prosił o powiedzenie... Chyba jego przemówienie. No właśnie, nie wiem, czy będziemy oglądać przemówienie doktora Chojnackiego teraz, czy też nie? Jak? Tak? To poprosimy w takim razie o wypowiedź doktora Pawła Chojnackiego na temat wystawy i pomysłu, koncepcji całej wystawy, która jest dziś przedstawiana w przystanku Historia. Tytuł wystawy serii portretów niezłomnych emigrantów Londyn żywy nawiązuje do serii wydawniczej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Była to seria almanachów, zbiorów tekstów mówiących o klasykach polskiej literatury, no głównie tych nawiązujących do poprzedniczki, do pierwszej wielkiej emigracji, czyli był Mickiewicz żywy, Krasiński żywy, ale i Konrad Wyspiański czy Sienkiewicz. Pierwotnie proponowałem od razu dodać podtytuł do tego zagadnienia, czyli Londyn żywy i niezłomni strzelający słów. Ten podtytuł znalazł się jako nagłówek do wprowadzenia do wystawy i mówi on w sposób taki bardzo jednoznaczny i bezpośredni o jednym z wątków, które towarzyszą temu przedsięwzięciu artystycznemu i edukacyjnemu. Jest to wątek pokazujący z dalszej perspektywy, z perspektywy już kilkudziesięciu lat, perspektywy, która umożliwia nam pewne uogólnienia, walkę o Polskę suwerenną,
walkę, która toczyła się w kraju, głównie w lasach, którą przeprowadzali żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, atakując posterunki Urzędu Bezpieczeństwa w wsiach, miasteczkach. I druga walka, właściwie ta sama, tylko prowadzona innymi metodami. Walka moralna, duchowa, intelektualna, kulturowa i artystyczna, nadająca kształt taki cywilizacyjny tym zmaganiom. I w tym sposobie patrzenia dostrzeżemy żołnierzy, jak i pisarzy niezłomnych w jednym szeregu. Jakkolwiek oczywiście o szczegóły historyczne poszczególnych spotkań możemy się spierać. Ta warstwa jest bardzo istotna i ją warto podkreślać. Natomiast jednocześnie trzeba powiedzieć, że równie istotny jest wątek wyboru 12 postaci. Tutaj ten element niezłomności, postawy światopoglądowej, politycznej, moralnej był bardzo istotny, ale równie istotny był moment poziomu twórczości kulturalnej, czyli pracy redakcyjnej, pracy pisarskiej, pracy publicystycznej, działalności społecznej na uchodźstwie. I te dwa elementy współbrzmią. One tworzą przy każdej postaci dwa wątki, dwie strony tego samego medalu. Dwie strony każdego z tych ludzi, człowieka, który podjął świadomą decyzję zostania na obczyźnie, który odmawiał zaakceptowania tej Polski, która nie była Polską, Polski okupowanej przez komunistów i bolszewików, również płacą za to cenę. Oczywiście cenę nieporównywalną jak tę, którą zapłacili w swojej masie żołnierze walczący z bronią w ręku. Ale była to również poważna cena, szczególnie dla twórców. Cena wymazania z pamięci zbiorowej w kraju, cena zohydzenia, cena tego, że o ludziach, których powinniśmy pamiętać, ciągle musimy przypominać. I to przypomnienie w formie może trochę niekonwencjonalnej, w formie innej, przybierające kształt portretów, tych nietuzinkowych portretów, które wyszły spod ręki Barbary Kaczmarowskiej Hamilton, jest taką propozycją pewnego kierunku, może innego spojrzenia na zagadnienie, które od szeregu lat jest obecne w obiegu przywracania pamięci historycznej w kraju, ale być może niekiedy popada ono w rodzaj rutyny, sztampy czy nudy. Temu nasza wystawa ma się przeciwstawić. Wysłuchaliśmy krótkiego wystąpienia doktora Pawła Chojnackiego, który opowiedział o koncepcji, o pomyśle na stworzenie takiej niezwykłej serii portretów. Ale chciałbym panią zapytać, jak przebiegała sama praca? Jak długo trwała właściwie praca nad tymi portretami? I czy było to łatwe zadanie z punktu widzenia artysty, który tworzy od wielu lat w Londynie? Czy może były z tym związane jakieś trudności? Kiedy Paweł Chojnacki zadzwonił do mnie z taką propozycją, myślałam, że to jest właściwie nie do wykonania, bo nie znałam tych pisarzy, a właściwie zawsze maluję portrety na żywo. Także malowanie z fotografii nie jest ciekawe. Po prostu to jest odmalowywanie, to jest kopiowanie. Także to nie było. To na początku myślałam, że to jest bardzo coś nieciekawego, ale to był COVID. I ten COVID chyba pomógł mi, bo siedzieliśmy wszyscy w domu i jak malowałam pierwszy portret, zrobiłam mu jakieś abstrakcyjne tło. I to tło kto jest był pierwszy? Nie pamiętam, ale pamiętam, że to abstrakcyjne tło dodało mi trochę animuszu, bo na studiach właściwie malowaliśmy tylko abstrakcje, a portretów nie mogliśmy malować w ogóle. Bo profesor Jackiewicz nie lubił portretów i nie chciał, żebyśmy się czuli obco, jak powiedział, w galeriach światowych. No więc jak zaczęłam malować te abstrakcje, potem portrety to było dość łatwo namalować, ale te abstrakcje, Paweł dzwonił i opowiadał mi o tych pisarzach, bo ja naturalnie nie znałam ich, znałam ich z nazwiska, ale też nie czytałam, nie wiedziałam dokładnie,
jak do tego podejść, ale Paweł mi zawsze pomagał, mi opowiadał o nich tyle i jakieś szczegóły, na przykład ktoś dostał psa, ktoś dostał złotą kafelkę. Także jakoś ta abstrakcja trochę mi pomogła i to było właściwie bardzo, bardzo ciekawe na końcu. Potem się tak wciągnęłam, że siedziałam w studio, wszystkie portrety układałam naokoło i oglądałam ze zdziwieniem, jak można jednak połączyć malarstwo realistyczne z abstrakcją. I w gruncie rzeczy moja pierwsza wystawa w Rzymie, lata temu, chyba w 1974 roku, była z samych abstrakcji i miała jeden portret, mój autoportret z abstrakcyjnym tłem. I wszyscy ludzie przyszli, zbiegli się przy tym portrecie i powiedzieli, jeżeli ty tak potrafisz malować, dlaczego robisz tamto? A tamto to były moje wspaniałe abstrakcje akademickie z akademii, które były nagrodzone. I także tak się to zaczęło, właściwie malowanie moich portretów, bo po prostu było na to podaż, bo nikt specjalnie abstrakcją się tak bardzo nie interesował. A wiele osób może malować abstrakcje, ale niewiele osób może malować portrety. I tak się zaczęła ta moja pasja do malowania portretów. Właściwie to był system na przeżycie. Jak zwykle my Polacy musimy sobie dać radę wszędzie i zawsze w jakiś sposób i te portrety, a pastele to też był przypadek, bo olejne obrazy musiały wysychać, także przyklejały się muchy, tak, ktoś mi pokazał pastele i natychmiast pokochałam tę technikę i do dzisiaj wydaje mi się, że to jest najłatwiejsza technika. Ale ponieważ nie jest ja taka słyszałem znana. Raczej, że jest odwrotnie, że to jest jedna z trudniejszych technik. Najłatwiejsza na świecie. Także ja wszystkich uczę, właśnie zbieram dzieci szkolne i pokazuję, jak się maluje abstrakcję najpierw, bo nie można właściwie od portretu zaczynać, ale jak się ktoś przyzwyczai do malowania pastelami, także ja im daję dzieciom 15 minut i każę im namalować obraz. Mogę Państwu powiedzieć, jak to się robi. To nie ma nic prostszego, naprawdę. Robi się kreski w różnych kierunkach, potem się zamazuje to wszystko. Potem się następne kreski robi, kółka jakieś przedziwne. No, taka sztuka nowoczesna jest i cokolwiek się zrobi, może wisieć w każdej galerii. Nie ma żadnej różnicy, prawdę mówiąc. Także kiedyś możemy zrobić tutaj w IPN-ie, możemy wszystkim dać pastele. Jeśli Państwo kiedyś będą chcieli, to ja przyjadę na 2 dni. Każdy dostanie pastele i papier i możemy zaprosić, możemy rano zrobić taki popis malowania, a wieczorem możemy już zrobić wystawę. Niesamowita prędkość. Tak? Chcemy coś takiego zrobić? No naprawdę, bo nie ma nic prostszego niż malować. Akurat te sztuki piękne teraz otworzyły wrota dla każdego, więc to jest z jednej strony to jest złe, bo rzeczy są, nie oglądamy rzeczy, które nie są inspirujące, nie są piękne, ale z drugiej strony to jest fantastyczne, bo każdy może być artystą. Nie musi 6 lat chodzić do Akademii Sztuk Pięknych. Okay. Może zapytam teraz doktora, profesora Macieja Zakrzewskiego o, wracając troszeczkę do koncepcji samej wystawy i postaci, doboru postaci. Powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten tytuł, troszeczkę mnie zaskoczył, ponieważ czytamy Londyn żywy, a wystarczy zwiedzić wystawę, co zaraz będziemy mieć okazję i możliwość zrobić, przekonamy się bardzo szybko, że tam nie ma tylko postaci, które mieszkały, które były związane z Londynem. Bo Ryszard Wraga, Lechoń, czy chociażby Matuszewski z Londynem byli związani bardzo krótko, epizodycznie. Czy rzeczywiście możemy mówić, że wystawa pokazuje Londyn żywy? No tu oczywiście autor koncepcji byłby tym, który, myślę, że też zarysował tą główną ideę, która przyświecała, i ten tytuł Londyn żywy jest pewnym skrótem,
Dlatego, że w Londynie jakby było jądro, centrum pewnego sposobu myślenia, postrzegania sprawy polskiej i mimo, że wiele postaci albo przewinęło się przez to miasto epizodycznie, bądź też no, mieszkało po części w Londynie, na przykład jak później Józef Mackiewicz w Monachium, tak, to jednak tu też zobaczymy jedną rzecz. Bardzo wiele koncentruje się wokół londyńskich wiadomości. Tak. Te londyńskie wiadomości są takim bardzo wyraźnym punktem i współpracownicy londyńskiej wiadomości, że chodzi nie tyle o Londyn i pod względem geograficznym, nie tyle chodzi o konkretne środowisko, ale chodzi o pewien sposób myślenia, sposób postrzegania sprawy polskiej, więc musimy to rozumieć szeroko. W szczególności, że no mamy również taką postać jak Ignacy Matuszewski, który no zmarł niedługo po 1945 roku, tak, w kilka miesięcy, więc tak na dobrą sprawę trudno go nawet jakby definiować jako emigranta, tak, bo on jeszcze to jest jakby bardziej uchodźca wojenny, tak, który jeszcze dopiero jakby ten epizod emigracyjny mógł mieć przed sobą. Więc tu jest ten element. Chodzi, ja myślę, że tak Pawła odczytałem, bo też jakby kilka rozmów mieliśmy na ten temat. Chodzi o pewną ideę niezłomności i pokazania, że gdzieś, niezależnie od kraju, w którym dzieją się różne rzeczy, potrafi być zachowana pewna, nie tylko jakby kultura, tak, ale w dużej mierze również pewna myśl polityczna, tak, zdefiniowana, czym jest Polska, tak, a czym przede wszystkim chyba nie jest, i to jest ta dyskusja wobec nie tylko PRL-u, ale tu też mocno w tej wystawie jest jednak wybrzmiał ten element polemiczny wobec tak zwanej opcji ugodowej, nie, która jednak uznała, że Polska leży nad Wisłą, tak, i tutaj będziemy próbować ratować cokolwiek da. Ci osoby, które są prezentowane na wystawie, mówiły nie, tak. My nie będziemy wchodzić w ten układ. Ten taki rys niepokorny, on w przypadku wielu zaczyna się już nawet nie tyle w 1945 roku, co przy pakcie Sikorski-Majski i pokazaniu właśnie, że ten kontakt z Sowietami, tak, to oddanie, mówiąc w takim jakby nie bezpośrednio, tak, ale generalnie jakby przyzwolenie na tym, żeby sprawa granicy wschodniej była otwarta, była tym momentem właśnie, od którym dla wielu z nich właśnie datował się ten moment. Więc mamy tutaj przede wszystkim myśl polityczną, pewną jakby identyfikację i polemikę, natomiast Londyn jest pretekstem, ale Londyn niewątpliwie był centrum tego myślenia, tak, i Grydzewski, wiadomości, to jest ten główny punkt odniesienia i o tym de facto jest ta opowieść. Mamy tak naprawdę do czynienia z Londynem symbolicznym w pewnym sensie i bardziej, myślę, niż Londyn, to bardziej trochę symbol właśnie drugiej wielkiej emigracji. No, co do tego, kiedy tak naprawdę zaczęła się ta emigracja, myślę, że można różne propozycje wysnuwać, ponieważ ta dyskusja się toczyła zarówno na emigracji. I pamiętam, jeden z autorów, jeżeli dobrze pamiętam, Józef Łobodowski, twierdził, że już po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, a następnie po 17 września wiedział, że ta sytuacja się zakończy wielką tragedią i emigracją. I co ciekawe, dotyczyło to nie tylko Polaków, ale dotyczyło też to wielu innych narodów, które pozostały na emigracji. Ale wracając może bardziej do sztuk pięknych, chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę, kiedy mówimy o wielkiej, drugiej wielkiej emigracji, wszyscy patrzymy na nią tak naprawdę troszeczkę w inny sposób. Z jednej strony widzimy jej dokonania polityczne, to o czym właśnie mówił przed chwilą profesor Zakrzewski. Oprócz tego pamiętamy i chyba najlepiej znamy literaturę emigracyjną, ta, która przez wiele lat była przecież w kraju niedostępna, a która później po 1989 roku, a wcześniej jeszcze za sprawą drugiego dobiegu, zaczęła do nas docierać. Ale tak naprawdę, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, prawie nic nie wiemy o sztuce polskiej emigracji, o malarstwie, o tym, o życiu w ogóle artystycznym emigracji. Pani miała okazję jeszcze poznać od lat 70. To środowisko tych artystów, tych twórców. Czy był w ogóle jakiś kontakt między na przykład tymi starszymi, uznanymi twórcami, a młodszymi? Jak odbierano na przykład takie osoby jak pani? Pani przecież przyjechała stosunkowo późno, lata 70. No właśnie. Właśnie. Jak to wyglądało? Jak pani odebrała tamtejsze środowisko polskie? No, natychmiast,
natychmiast przedstawiono mi Feliksa Topolskiego, także byłam w jego studio. No i tam życie toczyło się towarzyskie, szeroko były wiecznie party u niego i wszyscy przychodzi, Skolimowski przychodził, ten reżyser. I już to co pamiętam, ale Feliks Topolski dał mi jedną radę, która mnie bardzo zaszokowała. Ja się zapytałam, Feliks, ja nie wiem, co ja mam malować w tle. A Feliks na to powiedział, nie kończ portretów, ludzie tak lubią. I to mnie zaszokowało, bo nasza akademia była bardzo, bardzo taka, była inne miała szlachetne podejście, nie takie komercjalne. I to, ja to sobie zapamiętałam, że wtedy trzeba było potem trochę zmienić nastawienie do malarstwa i trzeba było sprzedawać, prawda? Także Feliks Topolski to było jedno źródło, które tych naszych, jedno miejsce, gdzie artyści się spotykali i Marek Żuławski też miał studio, gdzie wszyscy się spotykaliśmy też. Jeszcze był Szyszko Bohusz, który wpisał się w moim studio, poczucie koloru żadne. Tak mi napisał. No, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Muszę jeszcze znaleźć ten jego wpis. Także też sobie zapamiętałam. Nawet nie wiedziałam, czy mam poczucie koloru, czy nie, ale on mi uświadomił, że nie mam. Powiem tak, między Topolskim, a między nim to troszeczkę trudno, ponieważ jak pamiętamy rysunki Topolskiego, to właściwie żadne z nich nie miały tła, tak jak pani wspomina. No to nie. Były szybkie szkice. No bo on szkice, znalazł pionkiem. System na malowanie i po prostu... I ten system był bardzo dobry. Był szybki i on mógł bardzo dużo malować i on bardzo miał też... Przyjaźnił się z księciem Filipem. I te obrazy jego są Buckingham Palace chyba. Także... No on był jednym z niewielu takich polskich malarzy. No byli inni, tylko że nie bardzo pamiętam. Jest cały szereg malarzy. Frenkiel. Kto pamięta Frenkiel? Adam Kosowski. Adam Kosowski, tego nie pamiętam. Mąż Stefanii Kosowskiej, redaktorki, ostatni redaktor Wiadomości Londyńskich. Ale tak po tym, co pani powiedziała, zacząłem się zastanawiać, czy właśnie takie postacie jak Feliks Topolski pomagały na przykład w nawiązaniu kontaktu ze środowiskiem brytyjskim? Bo pani nie. Przecież też portretowała członków rodziny królewskiej. Tak, nie, to nie Feliks Topolski. Ja miałam... centrum Polonii w Londynie jest Ognisko Polskie. Przepiękny, przepiękny budynek w samym sercu Londynu. Tam jest 5 muzeów naokoło. Victorian Albert, Royal Music Society. Mnóstwo jest 5 chyba. National History Museum, Science Museum. Także to Ognisko Polskie jest po prostu... Centrum, leży w centrum Londynu, no i tam zbierała się cała Polonia, dawniej pani Anders, była Irena Delmar, która niedługo będzie miała 100 lat, już prawie 100 lat ma i teraz jest wspaniałą aktorką i prezesem teatralnych różnych instytucji. Ale o co mnie pan pytał? Pytałem, na ile to starsze pokolenie polskich twórców, artystów. Już wiem, już wiem. Jak się zaczęło, że zaczęłam malować portrety? Po prostu w tym Ognisku Polskim zorganizowano moją wystawę portretów i wtedy malowałam wszystkich po kolei, kto żył. Całą naszą emigrację. Raczyńskiego, generała Rudnickiego, Marysię Sapiehę i męża. Renaty, ktokolwiek tam się pojawił, to wszyscy do mnie przychodzili. Naturalnie. Czyli tak naprawdę wielki poczet emigracji. Tak. No właśnie, tu są sami pisarze, ale mam masę portretów starej emigracji. Może oni nie byli tutaj znani, ale ten Londyn się bardzo trzymał razem. Wszyscy tam po prostu byli zjednoczeni albo w Ognisku, albo w takiej innej instytucji POSK. Polski Instytut Społeczno-Kulturalny, który jest większy, ma większy budynek. No potem i tam jest w ogóle siedziba wielu polskich organizacji. Tak. Gościnnie albo na stałe, ale jest to miejsce tak, niezwykle istotne. Tak, ale te dwa kluby są najbardziej takie popularne i najbardziej uczęszczane. No i podczas tej mojej wystawy jeden z tych portretów był takiego rosyjskiego księcia Georgi Wasylczykow, który i reklama, zdjęcie reklama tej wystawy była w Spectator. I
książę Michael of Kent, Michał Kentu, to jest kuzyn królowej. Ich ojcowie byli braćmi. I on zobaczył ten portret i poszedł sam incognito do ogniska, zobaczył ten portret i na drugi dzień zadzwoniła sekretarka i zapytała, czy namaluje portret jego w stroju masońskim. No ja powiedziałam, że bardzo chętnie i to był taki początek, to był 92 rok i ten portret on wydrukował na kartce świątecznej, także wiele osób go przypuszczam z tej rodziny. A potem już malowałam i potem mieliśmy Instytut Kultury Polskiej zorganizował wystawę Friends of Poland. I wszyscy ci, którzy Anglicy, którzy byli związani z Polską, czy pomagali Polsce, jak Lady Salisbury przyjeżdżała autokarem z pełnym jedzenia w czasie Solidarności i Sue Ryder, Lord Nicholas Bethel, który po polsku mówił. No i cała taka masa, Duke of Kent, który był też związany z Polską. No, cała jest plejada dziennikarzy. Tim Garton Ash, Neil Asherson. Znane te nazwiska są, czy nie? Jak najbardziej. Ach tak. A, oni powinni tu być właściwie. Oni po polsku mówią też. Także wszystkie te osoby wymalowałam i też, no i właśnie Duke of Kent, potem już malowałam księżniczkę Annę, no a i królową matkę, bo z kolei z innego źródła, królowa matka mieszkała, miała zamek na samej północy Szkocji, niedaleko mojego męża rodzinnego domu. No i tam zwykle ją spotykaliśmy i nasz Instytut Sikorskiego zamówił ten portret i mieliśmy wielkie otwarcie i malowałam ją w Clarence House. Na żywo? Na żywo, na żywo. No ona była niesłychanie rozmowna i ona, to był rok 2002 chyba, czy 2001. Miała 100 lat. Była w wspaniałej formie. Także wszyscy mogą spodziewać się tego samego. Bo miała doskonały umysł. W pewnym momencie, ponieważ cały czas rozmawiałyśmy, bo zawsze mam do wyboru, albo mogę rozmawiać, albo tylko rysować. Jak kogoś ciekawego maluję, to zawsze wolę rozmawiać. Więc królowa matka w pewnym momencie powiedziała, can I close my eyes for 2 minutes? Czy mogę zamknąć oczy na 2 minuty? Więc pomyślałam sobie, no dzięki Bogu, to mogę teraz pomalować. Ale akurat dokładnie 2 minuty później powiedziała, here I am again. Także to są takie miłe wspomnienia z tych. A poza tym, jak się maluje kogoś z rodziny królewskiej, to oni chętnie rozmawiają, prawda? Bo myślą, zawsze wiedzą, że jestem z Polski, więc każdy chce się czegoś dowiedzieć. A najzabawniejsze było to, jak malowałam Alberto Moravia we Włoszech, jak ja byłam bardzo młodziutka, to powiedzieli mi, że jest Alberto Moravia, który teraz nikt nie wie, kto to jest, ale za moich czasów wszyscy go czytali. Czy wiecie państwo, kto jest Alberto Moravia? Nie? Nie, jednak tak. Nikt nie, no właśnie, to jest jakaś przedziwne, bo myśmy wszyscy czytali Arkady, nie? Alberto Moravia. Nie? Tak? No w każdym razie był znany, przynajmniej w Sopocie był znany, na wybrzeżu. I na jakiejś partii go poznałam w Rzymie. I naturalnie zapytałam się, czy mogę, posso disegnare sul ritratto, bo szybko się nauczyłam po włosku, bo nie było innego wyjścia, prawda? No i on powiedział, sì, va bene, więc jak ja go malowałam, to on cały czas mnie wypytywał właśnie o Polskę. I w końcu się zdenerwowałam, ja mówię, jak się ciągle będziesz mówił, to nie mogę ciebie rysować. On mówi, słuchaj, ja jestem pisarzem, ty jesteś malarką, ty masz swoją przyjemność, ja też muszę mieć swoją przyjemność. Więc takie wszystkie malutkie kawałki pamiętam z tej wielkiej przyjemności spotykania tych ludzi. Bo jak się jest malarzem, jak się jest młodym, to trudno, żeby ktoś powiedział, no nie chcę być malowany przez ciebie. To każdy się chętnie godził. Ja kiedyś, jak byłam w Genewie, namalowałam Juliana Godlewskiego. Wiecie, kto to był?
On podarował arrasy na Wawel. I wtedy przyjechałam z takim moim przyjacielem Antonim Kokczyńskim do hotelu w Genewie i powiedziano mi, że tam jest Artur Rubinstein. Ja mówię, a w którym pokoju? Szybko pobiegłam, zapukałam. I powiedziałam, otworzyła piękna kobieta. Ja mówię, my name is Barbara Karzona. I want to paint Artur Rubinstein portrait. No więc tak. Udało się? No nie. Ona mnie zaprowadziła do pokoju. On leżał na kanapie, zawinięty w jakieś koce. Ona powiedziała, on się źle czuje, muszę zastrzyki mu dawać, więc nie mogłam go malować. Ale z nią do dzisiaj się przyjaźnię. Ona się nazywa Weidenfeld, Annabel Weidenfeld, i ona była. Ona właśnie spisała te jego wspaniałe wspomnienia. Jeśli ktoś. Nikt, jak nie czytaliście, to warto przeczytać. Jak on się wieszał, bo nie miał pieniędzy, ale potem urwał mu się ten sznurek i położył się na ławce gdzieś w Champs-Élysées i przechodził jakiś książę Czartoryski, który go wziął do domu i kariera się potoczyła dalej. Także te wspomnienia Artura są wspaniałe zupełnie. Okay. Ja już więcej nie mam nic do powiedzenia. Myślę, że jest wręcz przeciwnie, ale może w takim razie, żeby chwileczkę odetchnąć, to ja zapytam profesora Zakrzewskiego, co zostało po spuściźnie wielkiej emigracji i czy dzisiaj jeszcze jest ona dla nas jakoś aktualna? Czy co zostało po emigracji? Dlaczego warto wracać do tej spuścizny? Musimy pamiętać w przypisie do tej wystawy, tak? Czyli jeśli używamy określenia wielka emigracja i mówimy Londyn, to nie możemy zawężać tego pojęcia tylko do Londynu, tak? Była jeszcze kultura, był ten ośrodek paryski, tak, z Maison Lafitte. Te ośrodki emigracyjne były rozsiane po różnych regionach świata. Natomiast te dwa bieguny, tak, paryski, oczywiście umownie, i londyński, one nadają temu środowisku dość wyraźny rys i charakter. Zresztą notabene w Maison Lafitte jest stół, który jak wieść niesie, właśnie jest z hotelu Lambert, tak? Jedyna rzecz, która ocalała i jest jakby jeszcze w rękach polskich po tej spuściźnie, więc tam też jakby jest to nawiązanie. Zresztą sam Jerzy Giedroyć bardzo lubił ponoć właśnie, jak mu się wypominało, że jest właśnie kontynuatorem linii księcia Jerzego Adama Czartoryskiego. Więc musimy o tym pamiętać, że to są ośrodki, które nie zgadzały się ze sobą w wielu sprawach. Ta polemika między nimi, między paryską kulturą a wiadomościami symbolizowanymi przez te dwa ośrodki, ona była żywa. Ona dotyczyła wielu spraw, ale chyba również pewnej głównej idei, może nie głównej idei, bo myślę, że w jednym i drugim przypadku mieliśmy do czynienia z ideą, czyli odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ale był konflikt odnośnie tego, inaczej, była polemika odnośnie tego, w jaki sposób dojść do tej niepodległości. No i w szkole Giedroycia, tak to powiedzmy, jednak stawiano, tak, emigracja jest po to, że emigracja nie ma celu samoistnego, emigracja jest dla kraju. Tak? My musimy rezonować na kraj, naszą funkcją, naszą istotą naszej działalności jest rezonowanie, tak, wpuszczania jak najwięcej ilości powietrza do tego kraju, żeby tam po prostu było życie, tak? Żeby było do czego wracać. Londyn oczywiście przecież też nie zapominał o kraju, tak, ale jednak miał troszeczkę inny stosunek do tego. No, Londyn miał jakby o wiele, trochę inaczej ustawiał sobie priorytety. Nie? To znaczy, przyjął, że czymś istotnym jest nie tyle rezonowanie na kraj, tak? Nie jest to jest istotą działalności, ale jakby przechowywanie pewnej idei, pewnego dziedzictwa, żeby ono mogło w sposób w miarę czysty wrócić do kraju, tak? Ale ja myślę, że też, bo toczą się polemiki pomiędzy różnymi jakby naukowcami, czasami one mają związek z pewnymi polemikami politycznymi i czasami moim zdaniem wyostrza się ten antagonizm. Było wielu autorów, którzy rzeczywiście pisało zarówno do kultury, jak i do wiadomości, i z ich perspektywy ten konflikt nie był aż tak zażarty, tak? Aż tak ostry, ale była polemika, tak? Były dwie różne linie polityczne. Tak mi się wydaje, że chyba jednak ilość autorów, która
pisała tylko i wyłącznie do jednego z tych ośrodków, była jednak nie tak duża. W większości wypadków jest raczej tak, jak mówisz, że ci autorzy byli zgodni, pisali tu i tu, chyba że często zależało to oczywiście od tematu. No, taki chociażby Józef Łobodowski politycznie wyżywał się w Orle Białym czy w Tygodniku Polskim. Natomiast wątki narodowościowe, kontaktów polsko-ukraińskich, relacji polsko-ukraińskich, to sprzedawał, mówiąc kolokwialnie, Giedroyciowi. Za tym też szła jakby oprócz takiej kwalifikacji politycznej zwykła pragmatyka życia. To znaczy być publicystą na emigracji i móc się z tego utrzymać, to znaczy nie musieć iść do innej pracy, to był potężny wysiłek. Tak? I w tym kontekście rzeczywiście no, współpracowano z różnymi ośrodkami, żeby móc żyć, żeby móc pisać, tak? Nie musieć pracować, nie wiem, w barach, w fabrykach, co często również było losem wielu. Więc tu też ten taki element był dość istotny, ale no, nie możemy o tym zapominać, bo emigracja to nie jest tylko wzniosłość, emigracja to nie są tylko piękne idee, ale to jest przede wszystkim przeżycie, tak? I to jest kwestia czasami nędzy, w której wiele autorów popadało, tak, przestawali pisać, jakby zniknęli również z pamięci. A oboje redaktorzy płacili, tak? To trzeba pamiętać. To porządna, przedwojenna szkoła. Nawet jak się nie ma pieniędzy, za artykuł się płaci, tak? Nawet mało, no, może nie na samym początku, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Grydzewski z samego początku dosyć skąpo wydzielał te środki i przynajmniej nie wszystkim autorom. Tak, ale było. Więc natomiast co jest, tak? Jakby, bo to jest jakby klucz pytania. To jest wielka szkoła pewnej myśli politycznej, niezależnej myśli politycznej. Nawet jeśli oni przyjmowali odrębne strategie, to ona była kształtowana bez nacisku tego, który tu był w kraju. Ona była kształtowana bez tej konieczności ugody, która może nie tyle powiedzę, w jakiś sposób deformuje, tak, ale wymusza rzeczy, których nie chcemy, tak, które gdzieś tworzą się poza naszym wyborem. Więc to jest wielka szkoła niezależnej myśli politycznej i powiem szczerze, ta polemika między tymi dwoma ośrodkami jest najcenniejsza, bo nie sztuka było się zgadzać, nie sztuka było wypracować sobie jakiś, nie wiem, jeden program i iść w jednym kierunku, ale to, co było żywe i świadczyło o tym, że tam jest myśl, że tam nie ma dogmatu, tak? To był właśnie spór, to był konflikt. Według mnie... Dyskusja przede wszystkim. Była dyskusja, tak? W którym rodziło się mnóstwo pomysłów i czasami były pewne jakby kompromisy, tak? Ale każdy niejako musiał się spierać, tak? Musiał tworzyć w jakiejś twardej skale tę swoją koncepcję, tak? W związku z tym ona miała ręce i nogi, gdzieś po prostu chodziła po ziemi, a nie była pewnym wydumanym konceptem. Więc to jest niezwykle dojrzała myśl polityczna. Zresztą, co widać, tak? No to wpływ jakby tutaj Giedroycia na tą już niepodległą krajową myśl polityczną jest chyba dość wiadomy i jasny. No ale teraz trzeba by jeszcze też trochę właśnie ten Londyn przypomnieć, bo to jest trochę w tej kontekście III Rzeczpospolitej, gdzieś ta tradycja ginie. Natomiast to jest to, o co właśnie o ten depozyt. Depozyt, co ważne, wzięty z II Rzeczpospolitej. Tak? To znaczy rzeczywiście ci ludzie bardzo często przed 1939 mieli rozpoczęte poważne kariery, to były uznane nazwiska i oni rzeczywiście o wiele głębiej byli często zakorzeni w II Rzeczpospolitej niż na przykład środowisko Giedroycia. Oczywiście to jest pewne uogólnienie, tak? Więc gdzieś ta pamięć za pośrednictwem tej emigracji drugiej londyńskiej nie tylko wraca, jakby pewna, mieliśmy szansę zachować pewną ciągłość władzy, tak? Wróciły insygnia, ale właśnie pewnie sposób myślenia, pewną kulturę, ale która rzeczywiście jest zakorzeniona w tym okresie przed 1939 roku. Myślę, że patrząc na portrety żywego Londynu, które dziś będziemy mieli za chwileczkę okazję oglądać, ja myślę, że tam jest rodzaj doskonałej, można powiedzieć, syntezy. To jest to, o czym pani wspominała wcześniej. Z jednej strony abstrakcyjne tło i typowo tradycyjny, można powiedzieć, portret. Ale pani wspomniała też w swoim czasie, dziś, jeżeli dobrze pamiętam, przed spotkaniem, w trakcie którego jesteśmy, oglądaliśmy fascynujący katalog właśnie malujących dzieci. Coś, czym pani zajmuje się teraz chyba stosunkowo często i może warto o tym wspomnieć, bo to jest historia żywa, żywa historia Londynu, o którym tak naprawdę z przykrością muszę powiedzieć chyba niewiele wiemy. Ja tylko chciałam państwu jedną anegdotę opowiedzieć, jak ten Londyn żywy, jak ciężkie życie miała ta pierwsza emigracja. Jak ja przyjechałam do Londynu,
Marysia Sapiechak, ta nasza księżna, która była na emigracji, zaprosiła mnie na kolację, więc było chyba 8 osób w kuchni i była, pamiętam, była Agnieszka Osiecka. Ja byłam bardzo młodziutka, ale ona wskazała palcem do góry i powiedziała: mogę was mieć na kolacji, bo właśnie wynajęliśmy pokój Japończykom. Czy to coś wam mówi, czy nie? Nie? No właśnie. Po prostu mieli bardzo ciężkie warunki finansowe, ta nasza arystokracja i pisarze po wojnie, znaczy w tym okresie. Także ja wtedy też nie rozumiałam, bo nikt nie rozumie, o co tu chodziło, ale właśnie bo się zastanawiałam, dlaczego o co to Japończycy mają wspólnego, ale chodziło o to, że po prostu mogła kupić kolację dla tych swoich przyjaciół, których zaprosiła. A drugi taki, pamiętam taki fragment, kiedyś właśnie u Feliksa Topolskiego poznałam z takiego starszego pana, który zaprosił mnie na herbatę. I szliśmy ulicą i on mówi: chodźmy tutaj, a nie, chodźmy do tamtej kawiarni, bo tam jest herbata tańsza. To dla mnie to był jakiś ewenement, bo nawet w czasie komunizmu nigdy nie myśleliśmy o tym, czy herbata jest tańsza, czy... Także to było bardzo dziwne i dlatego sobie zapamiętałam ten moment. Także wyobrażam sobie, że ci pisarze też naprawdę nie mieli zawodu, bo nie byli przygotowani do niczego, prawda? Także to był trudny okres. Także oni pisali i w bardzo ciężkich warunkach. Także to też trzeba bardzo docenić, prawda? Przede wszystkim ten ich wysiłek i ten ich to, o czym pani wspomniała, te warunki. No. No większość korespondencji, którą pisarzy, twórców emigracyjnych, którą czytamy, no niestety trzeba z przykrością stwierdzić, że duża część tej korespondencji dotyczy spraw życiowych, bytowych. Tak, tak. To są kwestie opłaty, honorarium za kolejny tekst, która dociera lub nie dociera. To są kwestie tych honorariów, które nie mogą zostać zrealizowane, bo nagle ktoś nie ma pieniędzy. Albo inny przypadek, Jerzy Giedroyć, który chce wydać na Wysokiej Połoninie Stanisława Wincenza i go po prostu na to nie stać. I takie dylematy, a jednak Giedroyć miał w sumie no nie taką najgorszą sytuację finansową. Wspomnijmy może jeszcze o tym, o innej sprawie. Tak naprawdę to jest to, o czym państwo wspominali przed chwilą. W pewnym sensie rozmawiamy cały czas o kręgu, niesamowitym kręgu londyńskich wiadomości. Ale wiadomości londyńskie kilkakrotnie przecież były na skraju bankructwa. To pismo w latach 70. było w tak trudnej sytuacji, że z wielką trudnością przeżywało. No, pamiętamy, być może niektórzy z państwa mieli w rękach ostatni numer wiadomości, albo ostatni numer wiadomości. Jeżeli pamiętam, ostatnie chyba 3 numery wiadomości, to już były miesięczniki, nie tygodniki. Oczywiście obszerniejsze w formie, ale mimo wszystko czasopismo przestało się ukazywać. Wiadomości londyńskie przestały ukazywać się w 1981 roku, co znowu nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, dla wielu z autorów była to tragedia nie tylko kulturowa, polityczna, osobista, ale też i finansowa. Ale będziemy oglądać te portrety dzisiaj czy jutro? Myślę, że już za... Zrozumiałem tę aluzję i myślę, że rzeczywiście chyba udało nam się mniej więcej omówić najważniejsze aspekty, no przede wszystkim z tym... Portrety muszą mówić same za siebie, tak? Portrety zaraz przemówią, ale myślę, że ten wstęp był jednak bardzo cenny i przede wszystkim też to, o czym pani mówiła, o spotkaniach z Feliksem Topolskim, z postaciami tej rangi, no których niestety być może nie wszyscy pamiętają, a które jednak miały bardzo duże znaczenie zarówno dla rozwoju artystycznego i pani twórczości, ale myślę, że również i chyba dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A państwa serdecznie zapraszam na wystawę, która jest w sali tuż obok. Bardzo dziękuję, żeście przyszli wszyscy. Niesamowite, nie?